Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest program Wstaje Dzień. Maciej Dolega, Małgorzata Obczowska, witamy Państwa. No i budzimy przede wszystkim, budzimy i to energetycznie. Dzisiaj sporo ciekawych tematów będzie, ale Maciej chciał zacząć od naszych sukcesów sportowych, bo te nie mają końca. No nie kończą się absolutnie. Wczoraj koszykarze awansowali do półfinału. Historyczny wyczyn, właściwie wyjście z grupy, to już był wielki sukces, a my tu będziemy walczyć z Francją o medale. Myślę, że będziemy się bić. Pierwszy raz od 50 kilku lat. W 67 roku zdobyliśmy brąz. A nie pamiętasz tego, prawda? Nie miałem okazji tego oglądać nawet. Także trzymajmy kciuki za Polaków. Koszykówka jest mocna. Warto powiedzieć, że dziewczyny w 99 wygrały Mistrzostwa Europy, więc to też duży, duży szacunek, no ale dla koszykarzy to jest na pewno i fanów też koszykówki, to jest na pewno wielki, wielki czas. Ale to jest w ogóle niesamowite, bo tak, Iga Świątek, siatkarze, tak, no Robert Lewandowski w FC Barcelonie, teraz koszykarze, także naprawdę czas. Zacieramy ręce do oklasków. I Sara James w Stanach Zjednoczonych też święci swoje sukcesy. Będzie światowa kariera, no ale dobrze, kochani, mamy dzisiaj o 6.15 Małgorzatę Krasuską-Kaliś z Fundacji Judyta. Będziemy rozmawiać o tym, czego brakuje schroniskom dla psiaków, dla innych zwierzaków również, jesienią i zimą, jak możemy im pomagać. A o 6.40 do naszego studia zawita Joanna Andrzejewska, psychoterapeutka, psycholog. I będziemy rozmawiać o tym, jak w dzieciach pielęgnować pasję oraz zamiłowania do tych zajęć pozalekcyjnych. No ale też warto zadać sobie pytanie, czy czasem niedobrze, jakby te dzieci czasem się ponudziły, prawda? Tak, żeby budzi kreatywność w nich wzrosła. Na kreatywnie dziś podchodzi do tematu na pewno Sławomir Siedzieniewski, który prowadzi serwisy Info, nasz Cerber czasu, którego żeśmy trochę mu zabrali jednak. Dlatego bez zbędnej zwłoki zapraszam na Sławku. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Kropki, więc tutaj stawiamy serwisową kropkę i przechodzimy do naszych tematów. Wstaje dzień, razem z nami Małgorzata Krasuska-Kaliś. Nisko zaczyna się robić coraz chłodniej, idzie jesień, czekamy na nią, na tą astronomiczną. To też wiąże się pewnie z jakimiś wyzwaniami dla schronisk. Jakie te wyzwania są teraz, jak my jako widzowie też możemy pomagać? Pomagać można na wiele sposobów, przede wszystkim darowizny finansowe. Bo o wyzwaniach, jakie stoją przed schroniskami. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzymy. Bardzo. A my przechodzimy do rzeczy też miłe. Dzień dobry, to jest Wstaje Dzień, witamy ponownie. Taki rzut oka na Warszawę i faktycznie szaro, buro i ponuro, dlatego postaramy się trochę uprzyjemnić Państwu ten poranek. Tak, i będziemy mówić jeszcze o wyzwaniach rodzicielskich, o tym, jak pielęgnować w dzieciach pasje i zamiłowania pozaszkolne. Joanna Andrzejewska, psycholog, psychoterapeutka, będzie z nami już niedługo, za 10-11 minut pewnie się pojawi, a tymczasem Sławomir Siedzieniewski, pan już redaktor. Się pojawił. Już jest. Jestem i zapraszam na początku do Wielkiej Brytanii. Redaktor Siedzieniewski, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Będziemy czekać na kolejną porcję informacji. Tymczasem o sporcie będziemy jeszcze. Chociaż powiem, że nas Sara James tak trochę rozbijała tutaj na tych kanapach. Tak, się cieszymy z tego olbrzymiego sukcesu i tego, że no, mam nadzieję, że to będzie światowa. Ona ma 14 lat, naprawdę. To jest niesamowite. I już jest w takim miejscu. No dobrze, ale w niesamowitym miejscu również nasi siatkarze, koszykarze. Siatkarze też odpoczywają teraz pewnie, ale koszykarze jeszcze walczą na Eurobaskecie, czyli Mistrzostwa Europy w koszykówce. No niewielu się spodziewało pewnie, że dojdziemy aż tak daleko, a tu proszę, półfinał. Pierwszy raz od ponad 50 lat jesteśmy tak wysoko. W piątek zmierzymy się z reprezentacją Francji, która to z kolei jest wicemistrzami. Fantastyczny wyczyn wczoraj Mateusza Ponitki, zresztą całego zespołu. Thriller, horror, co tam się działo. Prowadziliśmy 20, potem był remis. Ja! Ale emocje, No dobrze, to zobaczmy. Zobaczmy. A u nas w studiu pani Joanna Andrzejewska, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry, witamy o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry pani Joanno. Mamy ważny temat, takie wyzwanie dla rodziców, jak pielęgnować w dzieciach pasję, żeby poza szkołą też chciały w czymś uczestniczyć. I czy w ogóle warto to robić? No bo dzisiaj wydaje się, że tych zajęć pozaszkolnych jest tak bardzo dużo i my chcemy, żeby dzieci w tych wszystkich zajęciach uczestniczyły, żeby były, nie wiem, we wszystkim dobre pewnie, czy żeby nie przesadzić też. Jak tutaj wypośrodkować to wszystko? No tak, temat zajęć dodatkowych to jest zawsze... Mamy malownicze krajobrazy szwajcarskich Alp i tam właśnie odbyła się kolejna, szósta w tym roku runda Cliff Diving World Series. Nad jezioro czterech kantonów przybyli najlepsi zawodnicy oraz mnóstwo kibiców. Zobaczmy.